Dobra, gramy. League of Legends. Czym zagramy? Dobra, robię tak, patrz. Echo. Znaczy Kane. Gram Kane'em. Gram Kane'em pod one shot. Takie sobie runy, nie? A w czym jest nudny Kane? Dobra, ty. Nudny Kane jest dla ciebie? Nudny jest Kane'ik dla was? To ja zagram AP Kane'em. I jak powiecie, że są nudy, bo sami chcieliście, żeby nie było AD, to zagram AP Kane'em. Ale jak jedna osoba napisze, że są nudy, to wypieprzam normalnie do swojego domu gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej i zam... nie, poczekaj. Spartiatix! Meseresi zdał na goli brodę 5 zł. Tłumaczenie kawałku refrenu: moje nogi zwisają z krawędzi. Brzuch pełen pigułek znów nie zadziałał. Wpakuję sobie kulkę w łeb i zniknę. Zniknę, zniknę, zniknę. Ale to jest tłumaczenie tej nutki, co tam leciała? No po co takie smuty dodajesz? Co ty masz depresję, że takie nutki dodajesz? Weź się zabij, będzie po... Co ja powiedziałem? Nie. Ej, dobra. Kurde! Przepraszam. To odruch. Ukradł mi blue pieprzeniec w dupę kopany. Poczekajcie, jaki build? Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy takie League of Legends interaktywna. Piszecie mi, jaki item mam polecić pierwszy. Ginso? Ej, dobry pomysł macie. Reklama! Zostaw ocenę tutaj pod tym filmem. Ta suba i dzwonek zostaw sobie też. Ta, to wszystko jest darmowe, nic cię nie kosztuje. Ta, streamy na Twitchu też czasem odpalane, więc followa zostaw i uśmiechnij się, bracie. Bła, sadzić, palić, za... A nie, nie, to nie tu, to nie tutaj jest. Kurde, co to było? Czemu on sfleszował? Kumasz to, że frajer, który zabrał mi blue, jak... To gra jak ciota w dupę kopany. W sensie ciota jest obraźliwe trochę, nie wiem, czy można tak mówić. Jeżeli tak jest też na Twitchu, to w sumie w dupy tam. To nie chcę tu być. Kurde, zdechnę. Nie, dobrze, prosta sprawa, ty. Ej, kozak ten Apekane jak na razie. Ty, jaki to jest kozak. No to Ginso, tak? No to od AD itemka zacznę. No to proste, ni. Jaki on ma skalę od AP niby, że my idziemy tym od AP? Pod AP. Co je? Ej, poczekaj. Kane ma zero scalingu z AP i leć niebieskim, lepszy jest pod AP, bo ma lepszy movement i dodatkowo magic damage z pasywki. No dobra, no to niebieskim lecimy Kane'em. Kurde, nie mam tego. Dobra, idę. Ale dobra nuta niemiecka. Co ty uciekasz? Ty, co jest? Nie zabijesz mnie, Kataryniarzu. Przypomina mi się, jak mówię Kataryniarzu, że moja babcia zawsze, jak przychodziłem, to miała taką książkę na półce. Zasrany los Kataryniarza. Nie rozumiem, o co chodziło. Czemu się ta książka nazywa? Ty, ale dobry ten apekejnik! 3-0, Jezu. Ej, panowie, idę. Idę. Dawaj, wjazd. Kurde, zdechniesz! Pu, patrz. Schodzisz z linii strzału? Patrz. Patrz, co się dzieje. Nie no, ale czad, zrozumcie. Powiem wam jedną rzecz. Dostalibyście jedynkę w szkole, słabo, nie? Wszyscy was wyzywają. Ale jak dostaniesz piątkę i potem jedynkę, to rodzic powie: dobra jedynka, ale piątka. Fajnie, synek, fajnie. Analogicznie do tej sytuacji, co przed chwilą. Zobacz. Zabiłem i padłem, ale wiesz. Padłeś to tam. Ale zabiłeś. Bardzo ładnie. Zawsze ci będą wypominać tą jedną jedynkę wśród 10 piątek. Że, ej, nie wiem, czy dobrze robię, że maksuję W na AP Kane'ie. Bo w sumie się zastanawiam, czy Q nie byłoby lepsze. Patrz na to. One shot AP Kane'em! Patrz. Patrz na to. Jezus Maria. Boże, jaki ten AP Kane jest kozak. Przypominam, AP Kane'em. Ale kozak jak na razie. Patrz, jak uciekam. Poczekaj. Patrz, co się dzieje, patrz. I na bombę. Pu! Kur!
Było blisko, panowie. Widzieliście? Prawie 200 IQ. Można powiedzieć, że 200 IQ, a Dead zabiera 40, to 160, nie, 140 IQ, tak? Powiedzcie, co lecimy teraz, bo nie wiem. Znaczy, ja polecę tego buta, a wy mówcie, co dalej. I polecę też niebieskiego Kane'a. Dobra, przebiegnę tutaj i zabiorę Drake'a Smite'em. Patrz na to, patrzysz? Przebiegam, zabieram Drake'a Smite'em. No nie, oni go nie robią. To nie zrobię tak jak coś. Ej, nie... czemu ja słowo nie kliknął R-ki? Uciekam, ty. Ucieknę, ucieknę, patrz, patrz. Jezu, jak zeslowowany ty. O Jezus! Poczekaj. Ale zabiłem. Ty pieprzany w dupę, kataryniarzu. Jest gitara, panowie. Ej, nie no, powiem. Nie pamiętam, co miałem. A, dobra, to Hextecha, tak? Widzowie? Znaczy panowie, znaczy panie, znaczy zależy kto jaką ma płeć, oczywiście. Ja nie oceniam, tak? Możesz mieć jaką chcesz płeć. Obojniak. Pamiętam, jak w mojej szkole mówiliśmy. Pamiętam, jak w podstawówce mówiliśmy na kolegę, że jest obojniakiem. Nie wiem, czy mogę to mówić, bo to głupia historia, ale powiem. I w podstawówce mówiliśmy na kolegę, że jest obojniakiem. I że ma puste miejsce na dole, nie? I on się wkurzył i powiedział pani na lekcji, że mówimy na niego, że jest obojniakiem, że ma puste miejsce. Nie wiem w sumie, co to miało za znaczenie, bo nie pamiętam nawet, co nam powiedziała wtedy nauczycielka. Ale wydaje mi się do tej pory, że miał tam puste miejsce, wiecie? Ale pa one shot. Jezus, dobra, zamknij dupę, gościu. Jezus, zabierz ode mnie. Dobra. Patrz, 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 idę tam. One shot? Nie, dobra, ale prawie one shot. Dobra, dobra, ty mam 8-3 AP Kane'em. Dobra, poczekajcie, pokażę wam coś fajnego, patrzcie na to. AP Kane'ik. Pozdro od Bagiety. To jakiś fake ride? Pozdro od Bagiety, tego z YouTube'a, co się ogolił. A dziękuję bardzo. Kabarecik. Wydajesz się mega pozytywny, bardzo, bardzo podoba. Ale niestety mam zakaz oglądania twoich filmów na streamach, więc no niestety nie mogę pooglądać. Ale dziękuję za rajdę oczywiście. Ja śledzę dalej, ale oczywiście poza streamami śledzę twój kanał. Dziękuję bardzo. Dobra, poczekajcie sekundę. Ja... Ej, AP Kane jest konkretny, naprawdę. Jak wam się podoba one shot AP Kane? Chyba konkret, co? Rabadona teraz rushujemy czat, czy nie? Ty, yo! Ty! Ej, we dwójkę zabiliśmy cały team. No to Rabadon, tak? Sparta, co mam zrobić, żeby Gosia zaczęła mnie kochać? Ej, ale dużo bije tym AP, tym gówniakiem, nie? Dobra, wziąłem? Tak. Jo! Ej, konkretne DMG bije ta postać. Strasznie mocny pod AP on jest. Dobra, Zasia podłoga, napisz. Na przykład, dajmy... Na przykład, dajmy przykład taki na przykład, że nazywasz się Gosia. Taki chłopak jak... Mini Kongad kocha cię bardzo, ale nie wie jak zrobić, żebyś ty jego. Co byś poradziła widzowi, który tak by ten... Zauroczony jest chłop. Jezu, one-shotowałem Yasuo, ty! Ty, ta postać to jest odkrycie roku. Naprawdę. Zasia podłoga napisała, mi wystarczy kupować jedzenie. To zrób tak, zrób tak. Kto tam pytał się, jak zrobić, żeby cię Gosia kochała? Zrób tak. Zachowaj się jak taki rasowy inwestor, bo może się nie udać nawet z tym jedzeniem. To zrób tak, że kupisz taką pizzę mrożoną w Tesco za 2,59. No i jak zasmakuje tej Gosi, to się uda według mnie. A jak nie zasmakuje, to chociaż tylko 2,59 w plecy, a nie więcej. Ale to nie jest zachowywanie się jak Żyd. Zrozum. To jest inwestycja w przyszłość.
zainwestujesz 2,59 i zobaczymy, czy coś będzie z tej inwestycji, rozumiesz? Jednak 2,59 w twoim wieku to pewnie dużo pieniędzy, także. A może jednak kup sobie po prostu maczugi i zjedz? Dobra, zabijam. Ej, powiem wam tak. Najlepszy AP Kane, jaki w życiu widziałem, przysięgam. Ja bym poleciał teraz tego Lichbane'a. Wydaje mi się, że z Lichbane'em, patrz, Lichbane i tu jakiś item jeszcze. Patrz na to, patrz, one shot Kane. Ej, Boerka, kurde! Pół sekundy do Erki brudnej, ty. Normalny seks czy analiza lepsza, bo nie wiem, jaki pierwszy raz polecieć. Nie rozumiem twojego pytania. Gadasz tak, jakbyś miał wybór, jak ojciec wchodził do pokoju. Ta, Ludensecho polecę, znaczy Lichbane'a i potem Ludensecho. Wydaje mi się, że to będzie konkretny buildzik. No nie wiem, czy to wyjdzie, wiesz? Lego tam. Dawa jakieś blind testy. Pieprzył mi się w kogoś tu. Zabiję chyba, czy nie? Kurde, w dupę! Nie ucieknę, co? Czy ucieknę? Nie, ucieknę chyba. Ja pierdzielę, ej, to jest konkret. Idź, koleżko. Nara. Ej, uważaj, uważaj, uważaj. Zabijamy, zabijamy. Nie mogę podgłośnić, bo może jak będzie tak cicho, to YouTube nie wykryje praw autorskich i znowu mi nie zbanują filmu, wiesz, o co chodzi. Dobra, polecimy teraz Ludensecho, czat, co wy na to? Wydaje mi się, że z Ludensecho może być taka piguła śnieżna, synu. Sparta, widzę, że nowy film na YouTube wchodzi, AP Kane, farcik czy ukryty free win. Nie, to Nervarian by tak nazwał. Ja nazwałbym film AP Kane, one shot, 100% win ratio, pentakill, siada szybciej niż twoja stara. I fajny by był nawet taka nazwa. Kurde ty. Laga miałem jakiegoś, wiesz? Ty, jaki one shoted? Ej, dobra, poczekajcie, muszę coś przetestować, bo mam 20 killi, nie wiem. Ja zwłanshotowałem kilku typa w tej gierce, ale wydaje mi się, że da się jeszcze lepiej zwłanshotować, bo jak jeszcze lepiej zwłanshotuję tak na hita ogólnie, tak jeden hit i jeden dead, to byłoby tak naprawdę konkret. I wtedy jakby był taki naprawdę konkret, to wtedy byłoby naprawdę konkret, nie? Ta. Czekam na swoje E, wbijam tam. Poczekaj, Azir. Azir ma mało HP, ogólnie jest papierowy trochę. Poczekaj, zaraz będzie Zonie klikał. Poczekaj, patrz, patrz, jak ucieknę. Uciekam, uciekam, ty, na spokojnie. Patrz, patrz, patrz. Co? Jaki ty masz zasięg, ty? Jak to możliwe, że z 5 stakami, mając, nie wiem, z 400 zasięgu, tak? Czy ile? Mniej, może nawet 350 zasięgu, można strzelić z takiej odległości taką pigułę w plecy. Przecież to jest nierealne. Jak to możliwe, zrozumiesz? 5 staków gościu ma w 40 minucie, jest zasranym gównem przegranym. Jak można zrobić coś takiego, będąc takim gównem? Wydaje mi się, że coś tu nie gra, jeżeli chodzi o balans w tej gierce. 550! No co to jest 550 zasięgu? Ja dalej szczam, rozumiesz to? Ej, chodźcie barona, panowie. Podka pod AP? No dobra, zrobię barona, cofam po podkę. Kurderka! Sorry, kec. Jezu, ja żyję! A, Ade by umarł. Ade bym umarł. Wydaje mi się, że Ade bym umarł, wiecie? Tak, nie wiem, czy to powiedziałem. Dobra, pokażę wam 1000 PK in Dream. Patrzcie. Ile masz zasięgu szczania? Z Rapid Fire kanonkiem sporo. Z balkonu to sikam na typowi na szybę, co na czwartym piętrze mieszka. 1000 AP Dream.
Dobra, spróbujmy zrobić ostatnią rzecz fajną, która w tej grze jest. Dobra, czat, ile procent, że go zrobię? Napiszcie szybko, ile procent, za czym, czy umiecie liczyć, czy nie. Ty, ja pierdzielę, kto wygrał 20 zł? Ty, pokonałem Yasuo 1 versus 1 na PKN-em, a wy piszecie nudy? Ty. Wy naprawdę chyba za mało ruletek w CSGO oglądaliście. Dobra, wygraliśmy tą gierkę. APKN carry. Pokcham. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.